sprawie opłaty dworcowej rzeczywiście mamy duży problem, dlatego że opłata dworcowa miała służyć utrzymaniu bieżących kosztów dworca, czyli ma bezpośredni wpływ na standard utrzymania dworca. Nie udało się jej wprowadzić w tym roku, ale pracujemy nad tym, żeby taka opłata zaczęła funkcjonować od końca przyszłego, czyli od rozkładu jazdy zaczynającego się w grudniu 2012 roku. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w Europie i jest to podstawowe źródło utrzymania właściwego standardu tzw. części ogólnej dworców kolejowych. I sądzimy, że to się uda wprowadzić. Mistrzostwa Euro w 2012 roku nie są naszym jedynym kryterium remontu dworców, a właściwie nawet nie są podstawowym. Dworce polskie wymagają lepszego standardu, wymagają remontów i te remonty teraz na kilkudziesięciu dworcach w Polsce są realizowane i one są realizowane głównie z perspektywą potrzeb polskich pasażerów, pasażerów polskich kolei, a nie akurat szczególnie Euro 2012. Chociaż oczywiście jest kilka takich dworców, gdzie tę perspektywę uwzględniamy. Do nich należy chociażby dworzec centralny. Dworzec centralny będzie gotowy, remont dworca centralnego będzie gotowy jak najbardziej przed Euro 2012.